Dla Olka klocki wylosuje Fela i Ania po jednym klocku. To Ania. Ty, Ania. Po jednym klocku. Jeziorka przesuwają się do Olka. Wszystkie oczka już patrzą na jeziorka. No, Felciu, masz klocek? Teraz Oluś słucha. Posłuchaj, Olku. Ten klocek będzie oznaczał liczbę rybek w jeziorku po prawej stronie. Czyli w którym jeziorku? W tym jeziorku. Okej. To ile tu będzie rybek pływało? 10. No to włóż 10 rybek do jeziorka. Co tam, Jasio? Na zróbko. Już jest 10? Jest 10? A ten klocek oznacza liczbę rybek w jeziorku po lewej stronie. Zobaczymy. No, Oluś, wrzucamy rybki do jeziorka. Teraz słuchajcie, czy pamiętacie naszego krokodyla, który... O, ja pamiętam. Ja też. Ja też pamiętam. Bo w kolejni on był. Okej, a czy pamiętacie, z jakiego jeziorka on zjadał rybki? Zawsze zjadał rybki. Z największego. Tak, z tego jeziorka, w którym było więcej rybek, tak? Oluś. A ja mam krokodyla. Teraz Olek układa, a ty będziesz następna, Felciu, dobrze? Olusiu, to jak położymy tego krokodylka? Z którego jeziorka on będzie zjadał rybki? Dobrze, a teraz mam drugie pytanie do wszystkich. Ile jest razem rybek w tych jeziorkach? Jaka jest suma tych rybek? No krokodyl o to prosiłby powiedzieć. Tak, krokodyl się zastanawia. Jaka jest suma rybek w tych jeziorkach i w jednym i w drugim razem? 16. Brawo, świetnie, bardzo dobrze, to teraz uwaga.